Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnym epizodzie Zagrajmy w Deathloop. Jest ranek. Nowe podejście do gierki. Co musimy zrobić? Musimy odblokować nowe informacje, jeżeli chodzi o tropy wizjonerów. Więc tak jak w poprzednim odcinku zaplanowaliśmy, który odbył się tydzień temu, jak zawsze, w czwartek o 16.00 zapraszam. W każdy czwartek o 16.00. Musimy wykonać jakieś kolejne rzeczy, żeby odblokować coś więcej na temat tego, czym jest Deathloop, czym są nasi wizjonerzy do zabicia, więc tym razem jako jedyna z rzeczy, które możemy zrobić, na pewno możemy zrobić rano to. Tutaj. Możemy zrobić na pewno Harriet, jeżeli chodzi o poranek. I to brzmi zajebiście. Tak trochę nawet mnie to kusi. Ale z drugiej strony możemy zacząć też ten wątek o Franku Gadule. Natomiast czy musimy wszystkie wątki od razu robić? Może niekoniecznie. Natomiast jest inna informacja, bo jeżeli byśmy chcieli, to możemy wykorzystać pewne rzeczy, żeby dowiedzieć się o tablicy przeskoku. Więc wydaje mi się, że jest opcja, żeby to zrobić. Tylko, że wtedy musielibyśmy mieć nawet najpierw tabliczkę przeskoku, którą musimy dostać od Charlie'ego i później dowiedzieć się o tym od Harriet. No i teraz pytanie brzmi, czy my to zrobimy, nie? To jest problem, nie? Więc wydaje mi się, że pójdziemy tak, jak mówiłem. Najpierw tu i będziemy wszystkie te wątki mniej więcej kontynuować i może gdzieś tam się złoży taka pętla, w której dowiemy się o tym, jak przeskoku zrobić. Jak na razie, jeżeli chodzi o tabliczki, to tabliczka Eteru, czyli tapianie się w tło i niewidzialność, jest fajna, ale nie jest dla mnie jakaś super ważna. Ale tabliczka przeskoku wydaje mi się, że jest mega użyteczna, bo pozwala mi przeskakiwać między różnymi miejscówkami. To wydaje mi się, że jest super ważne. Raczej to zrobimy, nie? Chyba, że to zrobimy, patrzcie, ale to trzeba zrobić wieczorem. Główny naukowiec Eonu może wiedzieć, jak zachowywać przedmioty między iteracjami pętli. Warto chyba pobuszować w jej notatkach i probówkach. Kurde. Ale to później, nie teraz, więc okej. Czyli możemy to zrobić. To nie jest związane z tą panią Harriet. A to przepraszam bardzo, to źle połączyłem fakty. Czyli tu chodzi o Orion. No dobra, okej. Podziałamy to w takim razie. Możemy też uciszyć urządzenie Egora już w tym momencie, teraz, ale to nie jest chyba potrzebne za bardzo. Wybrzeże. Wydaje mi się, że zamiast robienia wybrzeża, to pójdziemy robić tą misję, ten trop o tabliczkach. To jest super ważne. Ten. Ale w jakim miejscu to jest? To jest chyba kompleks. Czyli w sumie Igora mógłbym załatwić wtedy. I w nocy później pójść do imprezy Alexisa. A może tak zrobimy? A może? Tak, to jest możliwe, żeby to połączyć w ten sposób. A spróbujemy. Ale to nie teraz. Teraz mamy coś innego do zrobienia, więc spokojnie, nic się tu nie przejmujcie. Spokojnie jak na wojnie. Włamać się do klubu Franka. Eksploruj. Przecież nie mamy tych wszystkich przedmiotów, które mieliśmy. To było jednak fajne. Mieliśmy tyle broni różnych. A to znowu będziemy musieli to od nowa odkrywać. Aha, ale to jest ta miejscówka, gdzie jest też... Nie uwierzyłeś w słowa Igora? O jego badaniach? Olbrzymie korzyści dla ludzkości? Na tej wyspie nikt tych korzyści nie widział. Ale co jeśli się mylisz i zniszczyłeś największe odkrycie w historii? Historia jest przeceniana. Ty. A, jest to jakaś mapa? Ale tak, to jest ta miejscówka, w której ja mogę... Aha, czy ja bym tu mógł zabić Harriet?
Żeby zdobyć jej moc? O kurde. Czasu. Ktoś to jeszcze usłyszał? Tą broń już mam niestety, ale okej, mam tą. Tą lubię strzelać, więc jest okej. Brać kod. Nie mam kodu. Ale mogę wejść tak czy siak. Nie wiem, czy ten kod był w sumie. Do tego chyba nie. Że do tego miejsca to wbiłem się kurwa jak badass normalnie z filmu. Nie, nie trzeba. Nie, nie trzeba, nope. No niestety na razie nie ma ammo. Dlaczego ty masz ammo? A tą broń to ja lubię. Różówkę lubię. Czyli w teorii mógłbym też załatwić tą pindę. Pindirindę. Rokowy klub Franka. Dobra, a co jakbym najpierw załatwił tą pindirindę? Tropę wizjonerów. Weźmy tą babeczkę? Ukończone. Aha, czyli ona już mi nie powie, gdzie jest. O, fuck, nie? Naprawdę? Niedobrze. A. Harriet kontroluje poziom toksycznego gazu. Tak, a czy mogę to zaznaczyć sobie? O kurwa, czy ja muszę pamiętać, dokąd ja idę? O, fucken. Aha, czy ja muszę w tej grze zapamiętywać, jak się gdzie idzie? Serio? O, kurwa. To niedobrze. Sama amunicja, tak? Ten sam typ amunicji chyba, nie? Wydaje. Nie, ta broń jest zbyt niecelna. Dajcie mi tą. A nie, inny to jest typ amunicji, tak powiedziałem. Lepsza broń, patrz. Nice. To powinna się mniej zacinać, tak? Jak rozumiem. Dobrze. O kurwa. Jest kurwi bąku. Kurwa, jakiś granat tu poszedł na... Eś ty! Ła. Dzięki, gro. Patrzcie, mam mapę. Nice! Aha, czy ja takie rzeczy muszę robić? To jest super. Ta gra mnie tak bawi. Takie dziwne podejście do gameplayu, a jednocześnie jest tak przyjemna.
No, ubóstwiam, no. Skąd ty się wziąłeś tutaj? Powinieneś być martwy już dawno? Także nie nadrobiliśmy to. Dobra, teraz jedna rzecz. Leczenie. Leczenie, kici, kici. Taś, taś. To mi żydka spadło. Mam podwójny skok już, to jest też fajna informacja. To jest ta miejscówka teraz. Dobra, czekaj, gdzie ta mapa? Gdzie ta mapa? A, tu jest mapa. Kurde. Gdzie są te hangary? To jest to? No będzie trochę czasu zajmie, zanim się nauczę tych wszystkich miejscówek. Kurwa, więc kilka tych ostatnich ranów, które będę miał po to, żeby dotrzeć do końca, to będzie rzeźnia. Kurde, pieprzona rzeźnia. No cóż, no trzeba, to trzeba, nie? No nie mogę znaleźć potek, no dlaczego? Powinny leczyć. No okej, okay, dobra, idźmy dalej. A to nie rozkminię, jak to zrobić, żeby móc tam wchodzić. Tak, dobra. Boj, zamieszanie. Kill cold, cold kill. Okej. Okay. Kurwa, dlaczego przez tą szybę nie ma... Aha, dobra. Chuj. Ja to marnuję amunicję. Możemy to jeszcze naprawić. O, leczenie. Nice, nice, nice. W końcu. Moja wieżyczka, tak? Teraz. Dobra, kolejna lokacja, którą by trzeba było ogarnąć. Ta gra będzie ta gra jest bardzo mocno roguelike'em, co nie? Skoro ja mogę... Skoro ja muszę zapamiętać te wszystkie lokacje, nauczyć się ich. Jesus. Ach, dobrze. Uff, dobrze, że jest aimbot w tej grze, bo tak to mnie trafi już. Ja to już jest moja, tak? Mogę przez to spojrzeć? Nie mogę. Żadnego oszukiwania.
Przydałoby się uleczyć, nie? Tak by the way. To jest ludzi. A mogę iść do góry? To dobrze. A to jest ammo. O tak. O tak. Nie bądź zachłanny, co, Colt? O tak. Okej. O, pełne życie, super. Dobrze. Te drzwi nie przepuszczą, proszę. O. Aha, ja tędy przyszedłem. Fak, to nie tutaj. Dobra, sorry. Ech. 50 metrów. Gdzie było leczenie? Gdzie było leczenie? Tu jest. Okej. Nie daj się zabić. Nie daj się zabić. Nice, nice, nice. Super. Jest tam to? Gdzie jest ktoś? Zagrać sobie? Podnieść szklankę. Umrzeć, gościu, proszę. Gdzie oni są, kurde?
Musi tam dostać do was. Prawda? Co tu się dzieje w ogóle? A. Chyba zwymiotuje. Ale jest was tutaj dużo. On. Kurwa! Zabił mnie Frank. Najgorzej! Nic się nie dowiedziałem z tego przez to. Ale przypał. My tu stoimy w miejscu w tym wątku. Za bardzo byłem wjebany, za mało życia miałem. Wszyscy tam się rzucili. Znowu tam mogę wejść? Czekaj. Mogę jeszcze, jakby to się nie liczy teraz? Jeszcze raz to mogę zacząć? Okej, zobaczmy. Tak, chcę jeszcze raz. To dalej znowu jest poranek? No na to wychodzi, kurde. Znowu jest poranek? Ranek, no. Hej, zbójmy jeszcze raz, no oczywiście. Nie zrobiłbym tego nawet za milion lat. O, więc zamierzasz zabić swojego przyjaciela. Jakie to uczucie? Co mam powiedzieć, żebyś się zamknęła? O, jaki zrzędliwy. Co jest, kaca masz czy coś? Nie. Akurat wiem, że masz, jak każdego ranka, odkąd się poznaliśmy. Odkąd się poznaliśmy, każdego ranka. Może jednak to jest jego laska? Ktoś. Może lepiej tą broń. No spróbujemy tam. Tribunal. No spróbujmy, zobaczymy co to wyjdzie. Że tam musimy się dostać, nie? Ważne, żeby
pierdolę, to jest żałosne, kurwa. Że to zdanie mi wyszło dobrze, a teraz nie. God damn it. Ej. Nie można tak robić. Hakuje to ci, nie? Hakuje. Trochę mnie załatwiła ta wieżyczka. God damn it. To jest ten strach 50 na 50. Nie, tak kopacza wezmę lepiej. Nie wiem, czy żadne oszukiwania. Bo nie widzę takiej opcji, żeby mnie nie oszukiwał. Trzymaj się, mordo! A teraz się dowiedziałem chociaż, że te reversy nie działają wtedy, kiedy zabija mnie pan wizjoner. Uleczonko! Bardzo szybko mnie chcą zabić, bardzo szybko. Ale jakoś to wytrzymamy, będzie dobrze. Tutaj... Kill, 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 kill! Oho! Oho! Was czaili się coś o mnie. Nie wiem, co jeszcze. Aha, zablokowałem się. Okej. O, to znalazłem. A jak się tu dostać? To tonięcie jest przypałem, tak? Parte tu jest, a tutaj co to jest? Jak tu wejść, kurde? Jakoś na pewno, kurde. Tędy, okej, tędy. Tu. No, nie wiem, czy to mi pomoże. Prawie ta wieżyczka mnie zabija, czy ja dobrze widziałem? Szybałem, że umrę od upadku. Wow, ale to byłby smutek.
Oczywiście kodu nie znam. Klasyczne. Nie no, bez sensu tędy. No i teraz bez sensu. Zdobyć kod, wyłącz to. Holy shit, to jest metoda bardzo dobra, tylko że nie mam kodu. Okej, okay, dobra, będę szukał kodu, nie ma problemu. Znaczy problem trochę jest. Ale to... Nie. To jeszcze nie. Jeszcze nie idę, spokojnie. Jeszcze raz się wyleczę. Nie ma co się śpieszyć, kurde, bo tylko umrę niepotrzebnie i co, nic się nie dowiem znowu. Kurwa, no. Chciałem tego, serio. Tu już nie byłem. W teorii tam gdzieś muszę pójść, tak? Bo nie wiem, jak ja tu trafię, naprawdę. Szef ochrony, patrz, tutaj już byłem kiedyś. Pamiętam, że tu mnie gra uczyła to wszystko, jak to działa. Tu już byłem, tak, okej. Okay. Załatwiłem ich, można by rzec, że to na tyle, co potrzebowałem na razie. Nie bądź zachłanny, Colt. Jeszcze 5. Wpadnij jeszcze, Colt. Jutrzejsza gorzała sama się nie wypije. Jakby zamknąłem wtedy teraz to przejście. Jeszcze? Wow. To ktoś się wleciał w kosmos, what the fuck, man? To jest tak duża lokacja, to jest tak dużo detali tutaj, że ja nie mam opcji, że ja to wszystko znajdę.
Holy shit. Serio. Przejebane to jest. Ale chyba dostałem się gdzieś. A, tutaj mogę się dostać, patrzcie. Aha. Okej, okay, jestem znowu w tym miejscu. Spoko, ziomek. Na spokojnie tutaj, na spokojnie. Zrobimy wszystko. Bardzo dobra broń, ja pierdzielę, dobrze się tym zabija. A mam wejść? Bo tak. Dać się zabić. To jest tak trudne? Chyba tak. Super termos. Nice. Miałem więcej życia, tak? Kurwa, mać! No jebana wieżyczka, no kurwa! No! Nie! To po prostu... Oh, shit! Wieżyczka mnie zabija, czajcie to? Wieżyczka! Kurwa, mać! No po prostu, no nie! Ajajaj! Aj. Lecimy. Załatwmy to sensownie teraz. Wejdź tam na górę. Dobra. Kurwa, wieżyczka, naprawdę wieżyczka. Serio? Ajajaj. Prawda, że jest tu pięknie? Dlaczego? No, shut the fuck up, you piece of shit. Chcesz znać, czyje rezydentów? To zaawansowany materiał. A ty nie masz doktora tu z niczego? Uprość mi to. Coś z innych linii czasu. To ci wystarczy? Otwórz, nawet ja. Wiem, że to jest energia. Dobra, załatwieni. Relak. Później znajdę lepszą broń. Może ja bym chciał tą broń, w sumie. To by mi się z niej strzelało. Okej.
my tutaj mamy? Dobra. Gdzie tu ktoś jest? Cholera jasna. Oby to nie był Colt. Ktoś mi nam chce już dowalić, nie? Nie było tutaj? Chyba nie. Kurwa. Nic tam się nie dzieje, spokojnie. Tutaj chyba to było. Może nie? Skoczyć wyżej. Ajajaj. Szkoda. Co? Szybko poszło, co, mordo? Jak tam do góry dostać się? Też nie? Może tam? Muszę zdobyć informację, jak tam dostać się do tego przyczynnego punktu, który mnie interesuje. No dobra. Co my tutaj mamy? O, cholera! God damn it. Pewien, że to się musi dać zrobić. Właśnie widzę zdrajcę! To musi dać zrobić ładniej. To powinno być gdzieś tutaj już, kurde. Mhm. Nie da, ale tu się da. Ty wchodzisz tędy? Jesteś w środku. Aha. Okej, czyli tędy muszę się dostać. Dobra. Teraz jak to zrobić optymalnie, tak żeby to nie zajęło dekady po prostu. Od razu przebiegam tam. W
Wchodzę tutaj, tędy. Ej, da się to zrobić. Dobra. Bro, zabij mnie. Chcę jeszcze raz. Chcę mieć jedną szansę jeszcze. Tak jest, dobrze. Nie. Aha, czyli wtedy... Dlaczego mnie wtedy zabiło od razu? No nie wiem, dobra. Spróbujmy jeszcze raz. To już nawet dobrze idzie, więc to jest jakiś plan na to wszystko. Nie ma co się śpieszyć. Dotwiamy to krok po kroku, żeby było to dobrze. Jeszcze raz wraca się pętla, tak jest. Budzę się tutaj. Wiadomo. Wbijam się tam po prostu. No jakoś to trzeba podziałać, nie? Chyba nie kupujesz bredni, które sprzedaje Ion, co? Cóż, cele Ionu są godne podziwu. Zachować najwspanialszy umysł. Och, dziękuję, Giuliano. O nie, ty jesteś grupą kontrolną, kontrastem. Znaczy nie jestem bogatym dupkiem i socjopatą. A nie jesteś bogaty. Hi. Oby to nie był Colt. Jajk. Były dużo kalibru. Okej, czy teraz mam rapier, tak? W tym momencie. Tak, więc w teorii. Tędy. Zamiast wchodzić tutaj. Tam do góry muszę się wbić, co nie? Teraz jestem w środku, ale nie jestem też odkryty. Nice. A teraz nie mam klas pasów żadnych. Nie wiem, co z tymi klaspasami zrobić, naprawdę. Uwaga, klas
dobru. A. Może taki sposób to zrobię. A, pa na to. Nie da się otworzyć inaczej. To jest dobre wejście. Że to nie jest to pierwsze wejście, w którym ja tu wlazłem normalnie? Mi się wydaje w ogóle. Do góry. Uf. No jakoś to idzie, nie? Okej, dobrze, pozbierałem trochę amunicji. Spoko, spoko, loko. Jezu, co ten frak pierdoli nas, o nas? Pierdziele. Hello. Thank you.
Jak to schakować, kurczę, jego mać? Wolę chyba tego nawet. Mogę coś tam stakować, czy coś? No to za wieżyczki wciągnął. Powiedział, za blisko to było. A, mam cię, mały. To brzmi jak problemy. Okej. Apteczkę, proszę. Proszę. O, jest. O, tak. O, super. Tak? Frank wyeliminowany? Ale jak? Co się stało? Frank, co się stało? Petarda z ciebie, wiesz? O, ta sceniczna osobowość mogłabyś być piosenkarką. Nie znasz mnie. Ja jestem popierdolona, okej? No powiem ci coś. Gdy pierwszy raz odpaliłem fajerwerki, całkiem spartoliłem sprawę z klapaczami. Utknęły zaciśnięte jak... Rzeczka go załatwiła. No. Klapacze. Jakieś płachty chroniące przed deszczem. Rzecz w tym, że nie miałem o nich pojęcia i dalej nie mam. Colt je dla mnie ogarnął. On zawsze... Do czego zmierzasz? Słuchaj. Pewność siebie przychodzi z doświadczeniem. Jesteś młoda. Rzuć na luz. Mamy tyle samo lat. Jestem pijany. Co za seks tape tam w ogóle był? Nowa taśma, nagranie 33. Wiesz co, nie mam dzisiaj nastroju. Chyba zostanę przy starych kawałkach. Okej. Znaczy, jasne, ty tu rządzisz. Myślałem, że ten dzień wszystko zmieni, wiesz... Myślałem, chuj, sam nie wiem, mam wrażenie, że ciągle na coś czekam. Dzisiejszy pokaz będzie wystrzałowy. A, nieważne, słuchaj, znikam jutro o tej samej porze. Tu by się przydało, co nie? Brzy gitary. Kontener z fajerwerkami w Zatoce Karla za dziuplą Harriet? Pora zrobić boom. Aha. A, mogę wyjść już. Dobra, mam nową broń. To jest super. To jest dobry run.
O, ja pierdolę, klaspas. Stanie sobie taki, kurwa, klaspas, naprawdę. Będę szybko wyjść, nie? Kurwa, jak się tędy, jak się stąd wydostać? Ja pierdzielę. Okej, okay, ten tu byłem. Tu na dół, tu byłem. Tędy przyszedłem? Zaczynam pętlę z bolącymi plecami, ale było warto. Dom na całe niejasne. Gdyby nie pętla, to do jutra wszystko by się tu rozleciało. Tu byłem? Nie byłem. A nie wiem, powiem wam, jak ja tędy wszedłem. Tej pętli tutaj, tutaj mogłem być. Dobra, wyjdę tak samo jak wszedłem kiedyś. Tyle. Wymagany klaszpasz. Dokładnie. Ja mam nową broń, jest okej. Okay. On nie dał nam żadnej mocy? Wait the moment. Dlaczego nie było żadnej mocy tam od niego? Może on nie ma żadnej mocy. Ten ran mamy stąd. Ogarnięty. Zabójstwo i ucieczka. Udało ci się zabić wizjonera i wymknąć się do tunelu. Jej! Dobrze! O, uf. Frank Spicer nie żyje. Wizjoner. Dobrze. Skała Freestad. O tak. Zebrałem dwa przedmioty. Dobrze. Gaduła, Frank lubi zabawę fajerwerkami. Mogę dopilnować, żeby się przy tym sparzył. Dobrze. Dobrze. W takim razie to mamy. Super. A, i te dwie fajerwerki są... przechowywane w kontenerze stojącym w zatoce. Okej. Okay. I wieczorem jest to polecane, tak? Tu też jest zatoka. Aha! Czyżby dwie piecze na jednym ogniu? Może. Może tak. Ale nie w tym, nie w ten, bo nie w tym ranie, ponieważ w tym ranie skupimy się na wynikach badań. A popołudniową quest jakoś mamy? Ciszyć urządzenie Igora mamy w popołudnie. Pewnie to zrobimy właśnie. Znaczy, przepraszam, to jest w południe, a to popołudnie. W południe zrobimy co innego, a to znaleźć fajerwerki Franka, co przeprowadzę w zatoce. Nie.
nieźle. I te dwie rzeczy są za to, to super. A nie, czekaj. Na toce. A to są skały. Aha, czyli nie możemy to naraz zrobić. Dobra, to nie jest to samo. Okej. Dobra, to ogarniemy w takim razie to, ale to kiedy indziej. To będziemy musieli też zrobić. To jest bardzo ważne. Ale to później, nie? Więc teraz w sumie zostaje nam do zrobienia głównie to uciszenie. Mi się wydaje przynajmniej, że to jest to, co potrzebujemy zrobić. Dobrze. Ale tak czy siak, to jest wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć! Napiszcie w komentarzach, jakie są wasze rady, sugestie, jak to wszystko zrobić. Przyda mi się na pewno. Dziękuję bardzo. Cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostanie wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.